Mój drugi syn, Jakub, to duma rodziny. Robi karierę w korporacji. Na kiedy? Na wczoraj. Nic mnie nie obchodzi, czy się da, czy się nie da. Zamawiałem pomyślność dla Polski i ma być pomyślność dla Polski. Z kim ty rozmawiasz? Nie widzisz, że się modlę, tatu? Nie zapomnij o pomyślności dla Polski. Panie Boże, wracając. Wybrałem kościół, ponieważ szukałem możliwości pracy w dynamicznie rozwijającym się zespole, w stabilnej organizacji, z silną pozycją na rynku. I z powołania. Ale to wiadomo. Zasada, którą kieruje się w życiu. Widzisz źdźbło w oku bliźniego? Spójrz mu w drugie oko. Może znajdziesz kolejne. Nigdy nie wiadomo, kiedy...